Proszę? Ustawa IPN? Oczywiście. Ona była pisana w rezydenturze wywiadu. Jeszcze gorzej, w rezydenturze wywiadu. To teraz marszałek Bosak, sprawa pani prokurator. W ambasadzie to byłoby pół biedy, w rezydenturze wywiadu się spotkali w Wiedniu, ale okej. Okay. No. Panie redaktorze, sprawa nie jest błaha. Ja nie sądzę, że ktokolwiek poniesie odpowiedzialność, nie mam złudzeń. Sądownictwo dyscyplinarne po kompromisach Mateusza Morawieckiego z Unią Europejską w Polsce jest zdemontowane i obecny rząd go nie odbuduje, bo jest dogadany z tymi, którzy się tam buntowali. Natomiast praktyka polegająca na tym, że ktoś, kto pełni urząd w imieniu państwa polskiego, prokuratura, podpisuje dokumenty napisane w prywatnej międzynarodowej bardzo wpływowej kancelarii jest fatalna, bo ona podważa jakiekolwiek zaufanie do państwa polskiego.